Zdecydowanie bliżej mi do tego drugiego modelu z bardzo prostego powodu. Nie dlatego, że jestem socjalistą. A czy to mam. Jest pan? Nie, nie jestem. Ja w tej kampanii będę nie tylko pracował, tylko będę harował. Była też jeszcze niedawno dyskutowana, dziennikarze szczególnie tutaj tę dyskusję podnosili, jaki to będzie rozłam w związku z odejściem pana Ardanowskiego. No widzi pan ten rozłam? Czas różnego rodzaju epidemii, czas wojen jest czasem ograniczania, niestety, czy nam się to podoba, czy nie, naszych swobód obywatelskich. Nawet z łamaniem prawa. Jak się panu podoba pomysł pana premiera Donalda Tuska, żeby zorganizować w Polsce Igrzyska Olimpijskie? No, pan Tusk ma znakomite pomysły. Dzień dobry państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się, to jest program Warzecha Kontra. Dzisiaj ze mną poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Zbigniew Bogucki. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Wprowadzając pana, rozpoczynając program, no nie przeczytałem wszystkich pańskich funkcji, to jeszcze przeczytam, bo poza tym, że poseł Prawa i Sprawiedliwości to były wojewoda zachodniopomorski, były pracownik zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, były przewodniczący Rady Nadzorczej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, kiedyś prokurator, potem adwokat z wykształcenia prawnik. Trochę mam wrażenie, jak czytam ten życiorys, że to jest jak w Poszukiwany, poszukiwana Stanisława Barei, mój mąż jest z zawodu dyrektorem, że partia pana rzucała na różne odcinki, żeby się pan sprawdził. A to zupełnie błędne spostrzeżenie, panie redaktorze, bo wtedy, kiedy kończyłem studia, kiedy przyjechałem do Szczecina z Dolnego Śląska, z małego powiatowego miasta, to żadna partia mnie tam nie rzucała. To musiałem zdać egzamin, dostać się na studia prawnicze. Wtedy na te studia ubiegało się kilka albo kilkanaście osób na jedno miejsce, a więc ta rywalizacja była duża, więc żadna partia mi tego nie podarowała. Skończyć studia także musiałem sam, mieszkając w akademiku. Także poniekąd zarabiając na własne utrzymanie, zaciągając kredyt studencki, który po studiach musiałem sam spłacić. Oczywiście pomagali mi rodzice, pomagali mi bliscy, za co im bardzo serdecznie dziękuję. To jest bardzo wzruszająca historia. Nie wzruszająca, tylko po prostu prawdziwa. No bo... Ale już partia podarowała panu stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej PWPW. No ale żeby to stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej mieć, to najpierw musiałem skończyć studia, później musiałem dostać się na aplikację prawniczą, co też nie było takie proste. Skończyć tę aplikację, złożyć egzamin. Najpierw prokuratorski, a później po 3 latach pracy w prokuraturze być wpisanym na listę adwokatów. W ten sposób uzyskałem uprawnienia zgodnie z ustawą, żeby zasiadać w radach nadzorczych. A potem partia powiedziała... A później byłem nie w państwowej, ale w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Tak, tak, racja, o, oczywiście. Taka... chociaż Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest państwowa, oczywiście. Zdecydowanie tak, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. No ale nie zatrzymując się przy pańskim życiorysie, gdzie dano panu możliwość, użyjmy takiej bezosobowej formy, sprawdzenia się na kilku stanowiskach, chciałem zapytać o sprawę dosyć aktualną, czyli o to, co szykuje Państwowa Komisja Wyborcza, tym razem państwowa, wobec Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o waszą subwencję. I zapytać, czy w pańskim odczuciu PKW działa w tym wypadku na jakieś polityczne zamówienie? Ja już odpowiem oczywiście, tylko jeszcze gwoli sprostowania tej tezie, która no, trudno mi się zgodzić, bo jeżeli pan mówi o Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, to wcześniej byłem adwokatem. 10 lat prowadziłem swoją działalność gospodarczą, płaciłem podatki, a nie miałem żadnych dochodów innych spoza tego, co sam zarobiłem dzięki klientom. A wcześniej pracowałem jako prokurator też bez żadnych znajomości, bez żadnych konekcji, bez żadnych partyjnych wskazań, więc... O podatkach jeszcze porozmawiamy. A to bardzo fajny i ciekawy temat, chociaż no, nikt go nie lubi. Natomiast wracając do tego głównego wątku, czyli do tego pytania, tego głównego drugiego pytania, to odpowiem w ten sposób. Ja dzisiaj prezentowałem, czy w tym tygodniu prezentowałem informację dotyczącą analizy Krajowego Biura Wyborczego, czyli nie analizy politycznej, nie analizy powodowanej takim czy innym zyskiem albo stratą polityczną, tylko urzędników, którzy pracują tam przez często 20 lat. Rządy się zmieniały, koalicje się zmieniały, prezydenci się zmieniali, a ci urzędnicy stali na straży prawa wyborczego. I ta analiza mówi ni mniej, ni więcej, że jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza odrzuci sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości, to będzie to się wiązało z odrzuceniem, uwaga, 20-letniej praktyki interpretacji i stosowania przepisów wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą i tu, uwaga, również przez Sąd
najwyższy. O tym mówił też w tym tygodniu Ryszard Kalisz, który mówił, że po raz pierwszy będzie to badane inaczej. On użył słowa merytorycznie, chociaż ja się z tym słowem nie zgadzam, ale inaczej będzie badane i traktowane sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości niż przez ostatnie 20 lat. Ryszard Kalisz jest członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. Dokładnie. No ale zapytałem pana, czy w pańskim odczuciu w takim razie PKW działa na jakieś polityczne zamówienie, czy w związku z polityczną presją? Ja jestem człowiekiem pozytywnie nastawionym do świata, więc chcę mieć tę nadzieję i ona pozostanie do momentu decyzji, a że państwowa, a właściwie członkowie Państwowej Komisji Wyborczej zdecydują zgodnie z faktami i zgodnie z obowiązującym prawem i orzecznictwem. To znaczy uwzględnią opinię niezależnego, biegłego rewidenta, którego wskazała sama Państwowa Komisja Wyborcza, który stwierdził, że sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości w sposób bardzo jednoznaczny i konkretny nie narusza i działalność Komitetu Wyborczego, nie narusza przepisów kodeksu wyborczego. Więc jeżeli z jednej strony mamy analizę KBW, Krajowego Biura Wyborczego, informacje ze strony niezależnego biegłego rewidenta, który musiał dochować szczególnej ostrożności przy badaniu sprawozdania, to sprawozdanie 2 miesiące temu powinno być zatwierdzone, gdyby nie brutalna i twarda polityka ze strony Tuska i spółki. Skąd pańskim zdaniem, powiedział pan to o brutalnej i twardej polityce, czyli rozumiem, że to jest trochę odpowiedź na moje pytanie o nacisk na PKW, skąd pańskim zdaniem w takim razie to stwierdzenie pana Ryszarda Kalisza, członka PKW, że inaczej będzie badane to sprawozdanie PiS-u? No ma właściwie źródło w motywach politycznych. No właśnie o tym mówię. To znaczy, jeżeli mamy Krajowe Biuro Wyborcze, które mówi w sposób jednoznaczny, to tę interpretację też oznałem w tym tygodniu, no to jest dokument, do którego my dotarliśmy, on jest dzisiaj powszechnie dostępny, mówi w sposób jednoznaczny, że takiej praktyki nie było, że taka praktyka może spowodować, że właściwie każdy komitet wyborczy może być pozbawiony, że komitet wyborczy nie odpowiada za działania osób trzecich, że jeżeli inaczej badać sprawozdania wyborcze, to trzeba by było zmienić przepisy. Być może te przepisy trzeba zmienić. To jest tak zwany postulat de lege ferenda na przyszłość. A możemy nad tym dyskutować, możemy nad tym rozmawiać. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, bo pan zapytał o te wątki polityczne i to stanowisko jednego z członków PKW. Przecież my skierowaliśmy kilka pism i do prokuratury, i do informacji Państwowej Komisji Wyborczej, wskazując na około 40 przykładów tożsamych działań ze strony na przykład Platformy Obywatelskiej, które są przedmiotem zarzutów w naszą stronę, rozdawania czeków, prawda, udziału w uroczystościach i tak dalej, i tak dalej. No jakoś tak się złożyło, że mimo tych naszych pism i tych naszych wskazań, tamto sprawozdanie zostało zatwierdzone, a nasze sprawozdanie nie jest zatwierdzone. Czyli mamy jakby dwa systemy prawne. Inne obowiązuje wobec dzisiejszego obozu władzy, pozostałych komitetów wyborczych i środowisk politycznych, a inny, jakiś restrykcyjny, pozaprawny, kontralegem, obowiązuje według prawa, wobec Prawa i Sprawiedliwości. I to nie są moje słowa, bo ktoś powie, przyszedł polityk PiS-u i opowiada tą wyuczoną historię. No, przeczytajcie państwo, panie redaktorze, pana też zachęcam, informację KBW i tą analizę dokonaną przez ekspertów, którzy pracują tam od wielu, wielu lat i jako żywo nie są politykami. Wie pan, pytam pana o to wszystko i pytam o to upolitycznienie PKW, ponieważ no, tak się składa, że to pańska partia zdecydowała o tym, żeby zmienić sposób powoływania członków PKW. Przed 2019 rokiem tych członków po trzech mianowali prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Wyście to zmienili, poszliście w stronę upolitycznienia, kluby wyborcze delegują członków PKW i tylko po jednym sędzim delegują prezesi Trybunału Konstytucyjnego i NSA, no można powiedzieć, ukręciliście bat na własne plecy. Po pierwsze, gwoli wyjaśnienia, trzeba to powiedzieć tym, którzy nas oglądają, słuchają, że tak funkcjonuje większość organów wyborczych w Unii Europejskiej, w państwach europejskich. To znaczy, było takie wskazanie, żeby organ wyborczy był także reprezentowany, czy reprezentatywny dla tych sił wyborczych, które są w polskim parlamencie. Więc to nie był wymysł Prawa i Sprawiedliwości, tylko była to realizacja tego, co dzieje się w innych państwach demokratycznych. No dzisiaj jest, oczywiście. Jest reprezentatywny, macie dzisiaj, czego chcieliście. No właśnie nie do końca. Dlatego, że gdyby spojrzeć na reprezentatywność, to my dzisiaj mamy dwóch członków wskazanych przez Prawo i Sprawiedliwość, a mamy prawie połowę posłów w Sejmie. Więc gdyby chcieć iść do końca tą drogą, taką jak jest w innych systemach demokratycznych w Europie i w Unii Europejskiej, to powinniśmy mieć co najmniej trzech członków jako
reprezentantów również tego demokratycznego wskazania suwerena. Ale do podziału jest 7 stanowisk. Bardzo trudno jest tutaj proporcjonalnie 7 stanowisk podzielić, jeśli chodzi o procentowy udział poszczególnych ugrupowań. No dobrze, ale zgodził się pan, panie redaktorze, że 190, już mówię tak zaokrągleniu, posłów Prawa i Sprawiedliwości, no i nie wiem, 50, kilkudziesięciu posłów trzeciej drogi, mówię tu o PSL-u i Hołowni, ma taką samą liczbę reprezentantów w PKW. No coś, ale, tu nie ale gra, to coś tylko tu mówi, trzeszczy. Tylko mówi o tym, panie pośle, że w PKW mamy reprezentowane postulaty i stanowiska polityczne, a nie merytoryczne. No ja mogę to skomentować tylko cytując Moliera. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o konsekwencje finansowe, bo dochodzą różne wiadomości, że PiS ma problemy, że negocjuje opóźnienie spłaty kredytów wziętych na ostatnie wybory. Sprawdziłem sobie, ile subwencji dostawały poszczególne partie w poprzedniej kadencji. Nie mówię w tej to jeszcze wzrosło. Jest to od 2010 roku, kiedy zostały obniżone o połowę w ogóle subwencje. Jest to największa suma subwencji, zakładając oczywiście, że wy dostaniecie swoją, która będzie przyznana w tej kadencji, 10 kadencji, ale w 9 kadencji PiS rocznie dostawał 23,5 miliona złotych, Koalicja Obywatelska 19,8, Nowa Lewica 11,5, PSL 8,3, Konfederacja 6,9 miliona. W sumie to było ponad 70 milionów, teraz będzie o 14 milionów więcej, czyli jak łatwo policzyć, jeżeli tak rocznie dostawaliście, no to w sumie dostaliście ponad 90 milionów złotych. To co wyście zrobili z tymi pieniędzmi? Gdzie one się podziały, że teraz jesteście w jakimś kryzysie finansowym? Przecież to jest kupa pieniędzy. Panie rektorze, no, ja nie odpowiadam za politykę finansową Prawa i Sprawiedliwości. Mamy tutaj swoich przedstawicieli. Ale mogę powiedzieć jedno, jeżeli ktoś, kto ma minimalną wiedzę i zobaczy, jakie są koszty różnego rodzaju działań politycznych, wizerunkowych, docierania do wyborców, social mediów, kampanii outdoorowej, to są naprawdę potężne koszty. Jeżeli spojrzymy na to, a ja to obserwuję często w swoim okręgu wyborczym, gdzie Platforma Obywatelska, no ma niestety, muszę to powiedzieć, swój matecznik, mówię o Szczecinie, o Pomorzu Zachodnim. Jeżeli spojrzymy, jakie środki są wydawane przez naszych oponentów politycznych, ile jest nośników, to my i tak jesteśmy tutaj, no, można powiedzieć, takim młodszym bratem, bo przecież to finansowanie, i znowu wracamy do kwestii takiego rzetelnego podejścia do tego finansowania, w moim głębokim przekonaniu i tak jest szersze niż to, co jest wskazywane przez taki czy inny komitet wyborczy, mówię o naszych oponentach. Więc oczywiście te liczby dla każdego z nas, który zarabia kilka tysięcy złotych, są potężne. Natomiast jeżeli spojrzymy na największą partię w Polsce, jesteśmy największym środowiskiem politycznym w Polsce, nie tylko opozycyjnym, no to te koszty są bardzo duże. Więcej powiem, jeżeli oczywiście ja też składam się jako poseł, jeżeli spojrzymy na siłę nabywczą tych pieniędzy obecnie i sprzed kilku lat, chociażby na przykład czy kilkunastu z 2005 roku, to mniej więcej dzisiejsza siła nabywcza pieniędzy tych, które są przekazywane partiom politycznym, także Prawo i Sprawiedliwości, to jest około 1/3 z tego, co było na przykład w roku 2005. To pokazuje, jakie są realia. Co pan w ogóle myśli o systemie subwencyjnym? Czy gdyby na przykład pojawiła się propozycja reformy tego systemu na takiej zasadzie, żeby partie nie mogły tych pieniędzy zbierać, żeby musiały się z nich na bieżąco rozliczać, oddawać to, czego nie wydadzą, na pewne określone cele. Czy pan by taką reformę poparł, czy raczej byłby pan przeciwko? Transparentność w funkcjonowaniu partii politycznych jest jednym z elementów podstawowych systemu demokratycznego. I teraz mamy do wyboru właściwie dwa warianty. No, albo wybieramy jakąś hybrydę, pewien wariant pośredni. Albo mówimy tak, chociażby jak jest w Stanach Zjednoczonych. Czy partie polityczne mają swoich zwolenników, mają swoich donatorów, swoich sprzymierzeńców, którzy finansują te partie polityczne. I ktoś może powiedzieć o takim nastawieniu bardzo wolnościowym, liberalnym, mówi tak, to jest znakomity pomysł. To jest pomysł, który mówi, jeżeli partia polityczna ma zwolenników i ludzi, którzy chcą na nią płacić, to proszę bardzo, niech działa. Jeżeli nie ma, to znaczy, że nie ma zaplecza, niech nie działa. No i drugi system, ten, który dzisiaj obowiązuje w Polsce, który mówi tak. Finansowanie jest pewnym odzwierciedleniem poparcia społecznego, czyli wyborów demokratycznych. Zdecydowanie bliżej mi do tego drugiego modelu z bardzo prostego powodu. Nie dlatego, że jestem socjalistą,
A czy mam... jest pan? Nie, nie jestem. Natomiast dlaczego mówię, że on jest bliższy? Dlatego, że ten pierwszy system w takiej bardzo dojrzałej, przetartej przez dziesięciolecia demokracji może się sprawdzać. Natomiast dzisiaj mielibyśmy do czynienia, już poniekąd o tym mówiłem, z sytuacją, kiedy środowiska finansowo uprzywilejowane, którym nie w smak na przykład reformy społeczne, różnego rodzaju działania, które podejmuje akurat w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość, byłyby, tak powiem, sekowane finansowo. Taki... Czyli de facto nie mielibyśmy do czynienia z demokracją, tylko z czymś, co jest formą oligokracji, takie, czyli tych bogatych. Takie, prawda, argumenty stały oczywiście za zaprojektowanym przez m.in. Ludwika Dorna świętej pamięci tym obecnym systemem, ale ja zapytałem pana o co innego. Gdyby była propozycja jego reformy, nie zniesienia, tylko reformy takiej, która by wymagała bieżącego rozliczania się z tych pieniędzy, tak żeby partia nie mogła sobie ich kumulować, gromadzić na kolejny rok, na kolejną kadencję, tylko musiałaby je wydawać na pewne określone cele, czego nie wydała, zwraca do budżetu. Więcej transparentności, więcej przejrzystości, więcej wiedzy obywateli, więcej demokracji. To jest moja odpowiedź. Ja nie mam z tym problemu. Myślę, że możemy taką dyskusję przeprowadzić. Warto taką dyskusję przeprowadzić właśnie też na kanwie tego przypadku, który dzisiaj dyskutujemy, czy który, o którym dzisiaj mówimy, PKW. Ja nie mam z tym żadnego problemu i myślę, że moje środowisko polityczne też nie miałoby nic przeciwko, żeby zwiększyć jakby kontrolę społeczną nad wydatkowaniem środków publicznych przez partie polityczne. Tutaj się absolutnie zgadzam. Czy będzie pan kandydatem PiS na prezydenta? Tego nie wiem. Tego dzisiaj chyba jeszcze nigdy nie wiem, bo myślę, że ta decyzja co do tego, kto ma być naszym kandydatem na prezydenta, nie zapadła. Wiem jedno, że bez względu, kto tym kandydatem będzie, ja w tej kampanii będę nie tylko pracował, tylko będę harował, ażeby ten kandydat, którego wskaże nasze kierownictwo, którego wskaże prezes Jarosław Kaczyński, po prostu wygrał te wybory bez względu na to, kto będzie nie konkurentem. Nie odżegnuje się pan od tego wprost, czyli rozumiem, że to jest tak, że jak partia powierzy tę misję, to się pan podejmie. Trochę pan upraszcza to. Właściwie nie partia, bo sam pan powiedział Jarosław Kaczyński, czyli może raczej jak naczelnik powierzy tę misję, to się pan podejmie. Próbuje pan to troszeczkę zbagatelizować, nie chcę powiedzieć obśmiać. No, rzeczą oczywistą, że szefem naszego ugrupowania jest prezes Jarosław Kaczyński. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, to jest w głębokim błędzie. Jeżeli ktoś myśli inaczej, że Prawo i Sprawiedliwość, szerzej Zjednoczona Prawica, może wygrać kolejne wybory bez Jarosława Kaczyńskiego, to jest w głębokim błędzie. Byli już tacy piewcy, którzy mieli takie, że tak powiem, przepowiednie o tym, jak to Jarosław Kaczyński kończy się w polskiej polityce, a później Jarosław Kaczyński wygrał w 2005, 2015, 2019, dwa razy wygraliśmy wybory prezydenckie, a dzięki temu, że potrafił zjednoczyć prawicę, która, no bywało to często w naszej historii, bardzo często była rozczłonkowana. Więc jakby kwestia mojej osoby, i mówię to patrząc panu głęboko w oczy, nie ma żadnego znaczenia. To znaczy kwestia jakichś planów, ambicji osobistych muszą być na piątym planie. My dzisiaj musimy wyłonić takiego kandydata, który będzie miał największe szanse, żeby przeciwstawić się temu walcowi ideologicznemu, mówię o tych wszystkich lewackich pomysłach, ale także walcowi, który niszczy polską gospodarkę. No dobrze, ale panie pośle, mówi pan trochę tak, jakby Jarosław Kaczyński był wieczny, jakbyśmy ciągle żyli w 2015 roku. Wasz lider ma 76 lat. I wiele osób zaczyna zauważać, że tu przywołam choćby list pana profesora Andrzeja Nowaka, że trochę pan prezes Jarosław Kaczyński chyba przestał nadążać za wydarzeniami. Mówi pan, bez Jarosława Kaczyńskiego nie wygramy wyborów, a z Jarosławem Kaczyńskim. Ja tu nie chcę pana, broń Boże, przekonywać czy podpuszczać, żeby pan teraz się zaczął wypowiadać przeciwko waszemu liderowi, bo oczywiście zdaję sobie sprawę doskonale, że nikt, kto należy do danej partii, nie powie publicznie nic takiego, ale pytam o to, czy nie ma pan takiego wrażenia, że powinna się w waszym ugrupowaniu zacząć jakaś dyskusja o przywództwie, że może ten proces wyboru prezesa powinien być rzeczywiście bardziej demokratyczny. No, odszedł z waszego ugrupowania również z tego powodu Jan Krzysztof Ardanowski. Jest problem, czy był problem z wyborem marszałka województwa małopolskiego, bardzo poważny, gdzie decyzje Jarosława Kaczyńskiego zostały no, otwarcie zakwestionowane przez radnych sejmiku, mniej oficjalnie przez Beatę Szydło, jednego z najważniejszych polityków PiS-u. No, panie pośle, ile można udawać, że wszystko gra? Mhm.
To teraz tak po kolei. Ta pana teza, ona jest oczywiście prawdziwa, że trudno mówić o swoim liderze w różnych środowiskach źle. Natomiast ja mam ten spokój sumienia, że mówię to, co myślę, że myślę tak, jak, że mówię właśnie dokładnie to, co myślę. Każdy polityk tak mówię przed kamerą. Nie może pan również poza kamerą zapytać i odpowiem panu dokładnie tak samo. To już wiem, że pan tego odpowie. Natomiast wracając do tych kwestii, które pan podniósł, czy Małopolski, czy przypadku pana ministra Ardanowskiego. Pana ministra Ardanowskiego bardzo szanuję, bo miał też niezwykłą estymę wśród rolników. Ja to obserwowałem jako wojewoda zachodniopomorski, rozmawiając chociażby z Solidarnością Rolników Indywidualnych. I ma niewątpliwy wkład. Natomiast iluż było takich polityków, którzy mówili, no, trzeba zmienić Prawie i Sprawiedliwości wiele, a przede wszystkim prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie oni dzisiaj są? Znaczy jedni albo są w jakimś otchłani niebytu politycznego, inni wrócili do Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze inni znaleźli swoje miejsce w obozie naszych oponentów i dzisiaj mówią niestworzone rzeczy o Prawie i Sprawiedliwości i naszym szefie. Była też jeszcze niedawno dyskutowana, dziennikarze szczególnie tutaj tę dyskusję podnosili, jaki to będzie rozłam w związku z odejściem pana Ardanowskiego. No widzi pan ten rozłam? Ja go nie widzę. Mieli wyjść posłowie, miał się zmniejszyć klub, a miało nastąpić jakieś trzęsienie ziemi. Żadnego trzęsienia ziemi nie ma. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, myślę, a najbardziej zdaję sobie z tego sprawę sam prezes Jarosław Kaczyński, że czas, biologia jest nieubłagany. No, przeczyć temu byłoby nielogiczne. Stąd, takie jest moje przekonanie, ja tutaj nie mam oczywiście pełnej wiedzy, jest ta zapowiedź zmian, które mają się dokonać na jesieni tego roku, czyli pewnego nowego otwarcia, kontynuacji tego kongresu, który się odbył, zmiany pewnej, jeżeli chodzi o kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, nadania pewnej nowej dynamiki. To źródłem tych zmian jest prezes Jarosław Kaczyński, nikt inny. Więc ja naprawdę tych wszystkich, którzy mówią o tych przypadkach, oczywiście no, różne rzeczy dzieją się w polityce, no ale ostatecznie w Małopolsce sytuacja jest poukładana. Pan Ardanowski wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, nikogo nie wyciągnął, na razie jakoś środowiska politycznego większego nie tworzy. Sytuacja w Małopolsce się poukładała po 3 miesiącach. Nie pamiętam, już nawet straciłem rachubę, ile tam było głosowań, w których pana Kmitę próbowano przepchnąć. Chyba 4 albo 5, jeżeli się nie mylę. To chyba już wszyscy stracili rachubę. Ale o to jeszcze chciałem pana zapytać. Skąd pańskim zdaniem był taki upór? No pan pewnie użyje innego słowa tutaj. Wytrwałość, nie wiem, konsekwencja, o powiedzmy, w forsowaniu akurat tej kandydatury przez pana prezesa Kaczyńskiego, kiedy wszyscy, nawet średnio zorientowani w sytuacji, wiedzieli, że pan Kmita jest nie do przyjęcia dla radnych i jest nie do przyjęcia z powodu pewnych swoich osobistych cech, sposobu zachowania, sposobu traktowania ludzi. To nie była kwestia polityczna, to była kwestia czysto personalna. Dlaczego pańskim zdaniem pan prezes Jarosław Kaczyński się tak uparł przy tej kandydaturze? Ja tego nie wiem. Trzeba by było zapytać pana premiera, jakie były motywy. Natomiast wiem jeden. No, statut, wewnętrzne regulacje są bardzo jasne. To znaczy, że kierownictwo partii wskazuje kandydata na marszałka. Więc wszyscy, którzy startowali, też mieli tego świadomość. Natomiast ja nie chciałbym komentować tej sytuacji w Małopolsce z kilku powodów, a dwa są zasadnicze. A właściwie trzy. Po pierwsze, ta sytuacja jest złożona. Po drugie, ja nie należę do małopolskich struktur. Czyli gdyby... znaczy złożona, panie pośle. Ułożona. Znaczy, że ta sytuacja została rozwiązana i mamy marszałka z Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, ja częściowo odpowiadam za struktury na Pomorzu Zachodnim. Tu mnie pan oczywiście może przepytać, że tak powiem, do szpiku kości, jak to wygląda w okręgu szczecińskim. No i po trzecie wreszcie, to są decyzje kierownictwa. Ja do tego kierownictwa nie należę. A więc ja nie mam zwyczaju wchodzić w nie swoje buty, w nie swoje kompetencje, w nie swój zakres. Ja mam naprawdę dużo rzeczy do pracy, do roboty i tym się zajmuję. No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie trochę o pańskich poglądach, ale pańskich, nie partii, bo załóżmy, że jest... A nie, najpierw zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo chciałem powiedzieć, jest, zaczyna się wyścig prezydencki, ale zanim jeszcze o tym wyścigu prezydenckim, to trochę o pomyśle prawyborów. Jak pan się ustosunkowuje do tego pomysłu, który wyszedł ze środowiska, no powiedzmy, konserwatywnych intelektualistów, zaapelowali w liście
o to, żeby takie prawybory przeprowadzić. Ja z wielkim szacunkiem do tych nazwisk, które się podpisały pod tym pomysłem, nazwijmy to, odnoszę się, no ale to czasami bywa tak, jak pewnie pan redaktor pamiętał, mam pan olbrzymie doświadczenie dziennikarskie, jak powstają rządy eksperckie. No, często to jest tragedia. Znaczy, często te rządy eksperckie ludzi, którzy mają skądinąd olbrzymią wiedzę merytoryczną, ale nie mają pewnego czucia politycznego, nie mają pewnego ciągu politycznego na bramkę, powiedziałbym w ten sposób, no nie uwzględniają różnych zmiennych, które widzą politycy. I myślę, że tak jest w tym przypadku, że tutaj była bardzo dobra wola, to znaczy z wyłonienia kandydata, który będzie miał bardzo szerokie poparcie, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale także Konfederacji, innych mniejszych środowisk prawicowych, tak żeby powiedzieć, mamy kandydata, który jest kandydatem całej prawicy Polski. Znakomity pomysł. Tylko przeprowadzenie prawyborów jest właściwie niemożliwe. I znowu kilka powodów. No te podstawowe. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest największym środowiskiem politycznym w Polsce. Jakby miały te wybory, prawybory wyglądać? Kto miałby być delegatem na te prawybory? Kto miałby wybierać prawo głosu? Jak uwzględnić różnice w poparciu, różnice w liczbie mandatów między nami, chociażby drugim prawicowym ugrupowaniem, nazwijmy to, chociaż tutaj też możemy różnie dyskutować, Konfederacją, prawda? No, to jest świetny pomysł, który znakomicie wygląda na papierze, natomiast w realu jest po prostu mission impossible, bo nie do przeprowadzenia. Sam pomysł znakomity. Myślę, że o tym będziemy musieli rozmawiać i myślę, że ci ludzie, którzy podpisali się pod tym apelem, będą szalenie ważni w drugiej turze, czy przed drugą turą wyborów. To znaczy, żeby bez względu na to, kto w tej drugiej turze się znajdzie, ja zakładam, że to tak podpowiadają sondaże, doświadczenie także polityczne ostatnich kilkunastu lat, że to będzie kandydat tego obozu liberalno-lewicowego bez pomysłu i kandydat prawicowy, no kandydat Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Wtedy będziemy musieli naprawdę mocno pracować wspólnie, żeby tego kandydata wsparli także ci, którzy po pierwszej turze odpadną. Ja dzisiaj nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że skreślam tych, którzy do tych wyborów startują, bo to trzeba podchodzić z wielkim szacunkiem. Ja myślę, że pokora tutaj jest potrzebna wszystkim. Ja się zastanawiam właśnie, skoro pan wspomniał już o drugiej turze, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość będzie przekonywało do swojego kandydata, no zakładając ten najbardziej prawdopodobny wariant, że on się znajduje w drugiej turze, będzie przekonywało wyborców Konfederacji, którzy, mam wrażenie, mają dosyć dobrą na tle innych wyborców pamięć polityczną i pamiętają, jak Konfederacja była przez PiS niszczona, jak była sekowana z państwowych mediów, jak była traktowana przed wyborami parlamentarnymi. No i również wiedzą doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią skrajnie etatystyczną, skrajnie centralistyczną, żeby nie powiedzieć, ja to mogę powiedzieć jako publicysta, po prostu socjalistyczną, podczas kiedy, jak wiadomo, kandydatem Konfederacji będzie pan Sławomir Mentzen, którego poglądy gospodarcze no, są po prostu na drugim biegunie. Co wy możecie tym wyborcom w ogóle zaproponować, żeby oni nie zostali w domu, tylko poparli waszego kandydata? Zaproponować walkę o Polskę. O Polskę, w której... No to już tę frazę rozwijam. Tych różnic jest bardzo wiele. Dzisiaj to my bardzo często jesteśmy atakowani przez Konfederację. Jak pan się wsłucha w wystąpienia niektórych polityków Konfederacji, to one właściwie próbują postawić w jednym rzędzie Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. To jest szalenie niesprawiedliwe. Ja czasami odpowiadam na tego rodzaju zaczepki, bo to nie jest dobra droga. Pan powiedział o tych przykładach czy działaniach Prawa i Sprawiedliwości, z niektórymi mogę się zgodzić, z innymi nie. To jest historia. My musimy zobaczyć, jak Polska będzie wyglądać po wyborach w 2025 roku. I pytanie zasadnicze dla ludzi, którzy mają pewne czucie tego, jak chcieliby, żeby Polska wyglądała, że Polska była państwem poważnym, państwem ambitnym, państwem związanym z fundamentem, z korzeniami różniących się, chociażby w kwestiach gospodarczych, w kwestiach podatkowych, to jest zasadnicza oś, która nas łączy. To jest kwestia państwowości Polski, polskiej suwerenności. I mówię to, ktoś może się uśmiechnąć, przyszedł poseł, opowiada tutaj takie komunały, wielkie słowa, ale tak o to chodzi, bo my często się spieramy o inwestycje, o podatki, o rzeczy, które są szalenie ważne. A zapominamy o tym, co jest rdzeniem państwa,
czyli jego tożsamość, ale jego kultura. No to jest, i to nas łączy. To jest bardzo piękne, co pan mówi, no. I nadaje się na jakiś wstępniak do partyjnego magazynu. Natomiast prezydent to jest człowiek, który może różne rzeczy zrobić z ustawą, która do niego trafia. Może ją skierować, jak pan wie, do kontroli uprzedniej, do kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyjnego. Może ją też zawetować, a może ją podpisać. I tu podam bardzo konkretny przykład. Kiedy była głosowana zmiana definicji gwałtu w kodeksie karnym, pan się wstrzymał akurat. Był pan jednym z tych posłów PiSu, którzy się wstrzymali, ale większość klubu, 94 osoby, zagłosowały za. Pan prezydent Duda bez zachwiania ręki, bez drżenia ręki, podpisał tę ustawę. Konfederacja była tutaj przeciwko i wcale się nie dziwię, bo uważam, że ta zmiana jest fatalna i tak naprawdę rola prezydenta się sprowadza do takich rzeczy. Tu nie mówimy już o gospodarce, tu mówimy o pewnej kwestii cywilizacyjnej. Więc jeżeli chcecie przekonywać wyborców Konfederacji, no to jednak to ci wyborcy będą się zastanawiali, a co zrobi prezydent z PiSu, jeżeli się pojawi kolejna taka regulacja u niego na biurku. A co zrobi, jeżeli się pojawi kolejna ustawa podnosząca podatki? No to są rzeczy dotyczące codziennego życia obywateli. Akurat jeżeli chodzi o podatki, to jeżeli byśmy to prześledzili, to my raczej te podatki obniżaliśmy, a nie podnosiliśmy, patrząc na liberałów. Już widzę komentarze pod tym filmem, po tej pańskiej wypowiedzi. Każdy ma prawo komentować. Każdy ma prawo komentować. No wiemy, jak wygląda CIT, a jest 9%, wiemy, jak wygląda PIT, jest 12%, o tych podstawowych stawkach, no to, to są fakty. No, oczywiście możemy mówić o błędzie, jakim była składka zdrowotna, a możemy o tym dyskutować. No, ale wracając do tego. Wpisaliście do KPO, jeszcze wpisaliście do KPO ozusowanie umów cywilnoprawnych, dobrze, co teraz realizuje. No dobrze, ale zapytał pan o bardzo konkretną... Pan ucieka od tego tematu. Nie, no, to ja go sam go wywołałem. No jak uciekam, skoro ja podałem te przykłady. Ucieka pan od tematu, o którym powiedziałem teraz, czyli wpisanie do KPO de facto potężnego opodatkowania umów cywilnoprawnych, co teraz wykorzystuje Platforma. No dobrze, ale ja nie mówię, że my we wszystkim będziemy się zgadzać i w każdej kwestii będziemy się zgadzać ze skrajnie liberalnymi poglądami. No nie będziemy się zgadzać. Natomiast chyba się nie zrozumieliśmy. Pan podał przykład definicji gwałtu, która dla mnie nie z punktów ideologicznych była nie do przyjęcia, tylko z punktów, dlatego zagłosowałem, że to było sprytne połączenie z jednej strony podniesienia sankcji w dwóch typach przestępstw, za którymi byłem. I no, niezgrabna, zła definicja, która została wprowadzona moim zdaniem jako prawnika. Moim zdaniem jako prawnika. Ale to nie jest kwestia fundamentów państwa, nie jest kwestia fundamentów społeczeństwa. No nie mylmy tych dwóch rzeczy. A to co jest tym fundamentem? Już mówię. To jest konkretna rzecz. Cywilizacja Zachodu, no, mówimy poważnie, tak? Cywilizacja Zachodu zasadza się na trzech filarach. Jeden filar to jest prawo rzymskie. Czyli to, co nas porządkuje w takich bezpośrednich relacjach między nami, rozliczeń i tak dalej, i tak dalej. Drugim filarem jest grecka filozofia, czyli to, że my dzisiaj możemy, ja mogę z panem redaktorem, pan redaktor ze mną, rozmawiać, nie zgadzać się, dyskutować, spierać się. Z tego wynika też jednak tolerancja pewna. I trzecim filarem jest chrześcijaństwo. I to bez względu na to, czy, jak mówi preambuła polskiej konstytucji, ktoś w Pana Boga wierzy, czy tej wiary nie podziela. To są filary. I dzisiaj ja jestem głęboko przekonany, że te filary są tak samo bliskie wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, jak i wyborcom Konfederacji. To są filary. Dobrze, ale panie... A z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcą, tak powiem, odrzucić całą tradycję chrześcijańską, chcą odrzucić katalog. Panie, myślę, że to chyba... Chcą powiedzieć, że na nowo wszystko się... To my się jednak być może. Rozumiem, że pan nie rozumie mnie, bo pan mówi na poziomie pewnych ogólników, to jest fajne w dyskusji akademickiej, a ja pytam o to, co pańskim zdaniem prezydent, może to będzie pan, z PiSu zrobi w konkretnych sprawach. To podam inny przykład. Mamy w tej chwili, dosłownie kilka dni temu, weszły tak zwane standardy ochrony małoletnich wynikające z Lex Kamilek. To był wasz projekt, to wyście zaprojektowali, wyście to przegłosowali, pan nie, no bo pan nie był posłem wtedy jeszcze, w poprzedniej kadencji. Skutkiem tego są tak zwane standardy ochrony małoletnich. Te standardy muszą wprowadzać różne instytucje i te standardy, jak się je przeczyta, no to jest tak naprawdę realizacja lewicowej agendy, czyli skrajne sformalizowanie relacji dorosłych z dziećmi, zakaz rozmów jeden na jeden, nauczyciele nie mogą z prywatnych telefonów telefonować do dzieci. Cały PiS był za tą ustawą, pan prezydent ją podpisał. No panie pośle, jak sprowadzimy to wszystko, o czym pan mówi, w takich pięknych ogólnikach, do konkretów, to tu mamy waszą ustawę, która tak naprawdę pięknie realizuje lewicową agendę.
niszczy normalne relacje między ludźmi. Też możemy na ten temat dyskutować. To ja się z panem po prostu nie zgodzę. Tak? Oczywiście fajnie by było i dobrze by było, gdybyśmy potrafili zachować pewne relacje, które funkcjonowały lat 10 temu, 20. Jestem rocznik 80, więc jeszcze to pamiętam, jak wyglądało życie bez smartfonów, bez różnego rodzaju filmiku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj świat jest inny. Czy nam się to podoba, czy nie? A więc jeżeli ktoś stanie na takim stanowisku, że oto teraz w kontekście tego zmieniającego się świata, otoczenia, możliwości, a innego w ogóle spojrzenia, nie tylko młodych ludzi, ale całych społeczeństw, my pozostaniemy na tym tak powiem, niewzruszonym stanowisku, no to się głęboko myli, bo wtedy społeczeństwo mu pokaże, że po prostu się myli, albo że nie chce takiej władzy, albo że nie chce ludzi, którzy go nie rozumieją. I to nie znaczy, że mamy się poddawać we wszystkich sprawach. Dlatego faktycznie jest jakieś pewne niezrozumienie między nami. To znaczy oddzielenie tego, co fundamentalne, od tego, co sporne, od tego, co zmienne. No dobrze, tylko... tego... że... Kościół, ja podam taki przykład. Jest wielki spór w Kościele. To jeżeli mogę, dwoma zdaniami. Jeden, cały Sobór Watykański II mówił o uwspółcześnieniu. To było wcześniej krytykowane. Podaję ten przykład nie jako człowiek Kościoła, tylko mówię o tej dyskusji, która także się odbywa w tej instytucji, która trwa od 2000 lat. I wcześniej papieże to, no, można nawet wręcz powiedzieć, potępiali to uwspółcześnienie, aggiornamento. A Sobór Watykański, można powiedzieć, to było rdzeniem tego Soboru. Dzisiaj dalej są ludzie, którzy mówią, że to jest złe rozwiązanie, ale oni są w zdecydowanej mniejszości. Podaję ten przykład, żeby powiedzieć, że my musimy się uwspółcześniać również jako ludzie konserwatywni. Sytuacja w tej rozmowie wygląda tak, że ja podaję panu konkretne przykłady, a pan natychmiast podnosi je na jakiś metapoziom, który wyborcom, bo przypominam, od tego zaczęliśmy, wyborcom Konfederacji w drugiej turze i tak nic nie powie, bo wszystko się sprowadza do tego, jak się będzie w konkretnych sytuacjach zachowywał ewentualny prezydent z Prawa i Sprawiedliwości. Więc może zapytam tak. Jaki jest pański pogląd, ale pański osobisty, nie partii, przekaz, tylko pański pogląd na rolę państwa w gospodarce? Bo PiS miał taki przekaz w ciągu swoich dwóch kadencji, że to jest rola i powinna być rola decydująca, dominująca, że państwo jest najlepszym inwestorem, a że tu zacytuję pana prezesa Kaczyńskiego, jeżeli przedsiębiorca w takich warunkach, jakie państwo stwarza, nie jest w stanie prowadzić biznesu, to niech nie będzie przedsiębiorcą. Ja, wsłuchując się też od dłuższego czasu, czy czytając pana artykuły, czy obserwując pana opinie, no wiem, że ma pan zupełnie inne stanowisko w tej sprawie niż ja. Ja mówię o tym, że państwo jest potrzebne. Gdyby państwo było niepotrzebne również w gospodarce, a to za chwilę możemy dojść do przekonania, że państwo jest niepotrzebne w wielu innych sferach. Ja nie powiedziałem nigdy, że państwo jest niepotrzebne. A teraz pytam o to, czy pańskim zdaniem państwo powinno mieć rolę dominującą. To jest dominującą mnie. Dominującą mnie, ale nie możemy poprzestać zresztą źle rozumianej idei tego nocnego stróża, czy niewidzialnej ręki rynku. To jest coś, co jest po pierwsze źle zrozumiane, jeżeli chodzi o czytanie ojców ekonomii. A bo to bardzo dobrze brzmi, to znaczy państwa ma praktycznie w ogóle nie być, to znaczy wszyscy sobie sami poradzą, a jak sobie nie poradzą, to jest ich wina. Państwo nie ma mieć roli dominującej, ale państwo ma mieć rolę wiodącą tam, gdzie chodzi o nasze bezpieczeństwo. Na przykład w sektorze energetycznym, na przykład w sektorze związanym ze zbrojeniami i można pewnie wymienić ileś jeszcze obszarów gospodarki, gdzie państwo musi mieć rolę dominującą i tak się dzieje w wielu demokracjach zachodnich, które są przez to silniejsze. A czy państwo musi być na przykład właścicielem holdingu hotelowego? Bo jest. I to był wasz pomysł i to wyście ten holding powołali. Nie musi, ale może. Może. Nie musi, ale może. Ale wtedy stanowi nieuczciwą konkurencję dla prywatnych przedsiębiorców. A dlaczego ma być nieuczciwą konkurencją? Dlatego, że państwo jednocześnie ustala reguły gry i jest właścicielem firmy. No ale w ten sposób można założyć do wielu innych, znaczy zawsze państwo ustala reguły gry w każdym zakresie działalności. Bo to państwo, ustawodawca, Sejm, Senat, później prezydent tworzy prawo. Tak, zgadza się. Więc jeżeli wyjść z takiego... Dlatego nie powinno instalować swoich firm w każdym możliwym sektorze. Znaczy, pytanie jest, jeżeli mamy na przykład chcielibyśmy, mówię tutaj trochę in abstracto, ale jeżeli chcielibyśmy, żeby na przykład turystyka, hotelarstwo miało być jedną z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu, to
Nie jest tak, że nie może być tam państwa, ani nie jest tak, że musi być tam państwo. To jest pytanie o politykę państwa. Nie państwo wszędzie, ale państwo w tych dziedzinach, czy według pewnego zamysłu politycznego, kierunków politycznych, może, nawet musi być obecne tam, gdzie widzi swoje szanse rozwojowe. Tak mogę na to powiedzieć. No to jeszcze jedna sprawa ważna, moim zdaniem, jeżeli mówimy o tym, nie wiem, hipotetycznym kandydacie PiS na prezydenta, czyli kwestia poglądów na wolności obywatelskie, prawa obywateli. I tutaj pozwolę sobie przypomnieć zdarzenie, z którego ja pana pamiętam, kiedy to pan jako wojewoda zachodniopomorski zamknął strefę wokół gazoportu, odciął pan w ten sposób, to oczywiście na podstawie ustawy było wydane pańskie zarządzenie, ustawy o bezpieczeństwie morskim. Odciął pan w ten sposób i część mieszkańców, właścicieli kwater, i Fort Gerharda, i latarnię morską w Świnoujściu, a do mnie wtedy na portalu X pisał pan tak: pan się na wszystkim zna, podziwiać, taki rzec można omnibus i to generalissimus, i ta wielka cnota, rzetelność dziennikarska w artykule na fpg24.pl, tam wtedy o tej sprawie napisałem, to nawet nie są kłamstwa, tylko dowolne wynurzenia, bo żeby kłamać, trzeba znać prawdę, a ona pana nie interesuje. Omnibus wie bez pytania, pisał pan do mnie. Strasznie wtedy pan został zjechany przez komentujących na portalu X. Więc dlatego pytam, jaki jest pana stosunek do wolności obywatelskich? Wolność przemieszczania się jest jedną z podstawowych wolności. Pan wtedy jako wojewoda ją ograniczył. Ja się dziwię, że pan zadaje to pytanie, bo ja się czuję jak napastnik, który ma przed sobą słabego bramkarza, którego ten napastnik może zapytać, w prawą mam pan uszczelić stronę, czy w lewą stronę? Bo ja podtrzymuję absolutnie to zdanie, które wtedy, czy tą wypowiedź, ten wpis na Twitterze, bo on był po prostu prawdziwy. Pan się, krótko mówiąc, mija z prawdą, jeżeli pan mówi, że odciąłem dojazd do posesji, bo nie ma tam takiego jednego przypadku. Natomiast jeżeli pan zapytany, czy odnosił się do sytuacji, gdzie pan mnie w ogóle jako wojewody nie zapytał, a powodował pan swoje opinie jakimś doświadczeniem z obecności tam sprzed 2 lat, no to pan, panie rektorze, z całym szacunkiem wybaczy, ale pan nie ma pojęcia o tym, co tam się działo. Więcej panu powiem. Jeżeli chodzi o gazoport w Świnoujściu, to jest dzisiaj, jeżeli nie najważniejszy, to jeden z najważniejszych obiektów strategicznych decydujących o polskim bezpieczeństwie energetycznym. Ustawa o ochronie portów i żeglugi dawała jedynemu wojewodzie, akurat ja byłem wtedy wojewodą zachodniopomorskim, takie uprawnienia. Informacje pochodziły od 2 służb. Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z oczywistych powodów nie mogę jakby rozwijać tego wątku. A pan przedstawił taką oto wersję zdarzenia, w której wojewoda jakiś według swojego widzimisię, urzędnik państwowy z pisowskiego nadania, miał odciąć tych mieszkańców od możliwości funkcjonowania. To jest po prostu nieprawda. Znaczy, gdyby pan miał elementarną wiedzę na ten temat, to po prostu by się z tego zdania wycofał. No ja rozumiem, że panu jakby duma nie pozwala, żeby się wycofać. Ja panu powiem więcej. Ta decyzja jest do dzisiaj utrzymywana. I ci, którzy, tak jak pan, krytykowali mnie, używając tych samych argumentów, dzisiaj, kiedy przejęli stery władzy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo energetyczne, również bezpieczeństwo tych mieszkańców w Świnoujściu, utrzymują decyzję do dnia dzisiejszego, nie zmieniając jej o jotę. Jaka była między nami różnica, wie pan? Taka, że ja rozmawiałem na przykład z właścicielami Fortu Gerharda, może pan do niego zadzwonić nawet w tym momencie, w czasie trwania tego programu, i powie mu, usłyszy pan od tego właściciela, że mało kto w ten sposób się interesował, jak wtedy ja, jako wojewoda, ale także spółki Gazprom, także inne spółki Skarbu Państwa. Wtedy wytyczyliśmy drogę, wtedy robiliśmy wszystko, żeby ten Fort Gerharda, który jest w bardzo trudnym położeniu, mógł w jakikolwiek sposób funkcjonować. Dzisiaj jest zupełnie pozbawiony tej pomocy. I tak mogę na to odpowiedzieć. Natomiast ja też proponowałem władzom Świnoujścia pomoc budowy nowej drogi do nowego miejsca, tak żeby mieszkańcy mogli korzystać z plaży. No niestety ówczesne i obecne władze Świnoujścia nie podjęły tej inicjatywy. Bardzo, bardzo tego żałuję. Ja będę bronił tej decyzji, bo chodzi o bezpieczeństwo państwa. I nikt, ani pan redaktor, ani nikt inny mnie nie przekona, a potwierdzeniem słuszności jest utrzymywanie tej decyzji tych, którzy wtedy ciosali na mojej głowie kołki. A co ze stosunkiem do wolności obywatelskich? Bo tu mówimy o, z jednej strony mamy kwestię bezpieczeństwa, z drugiej wolności obywatelskich. To jest też sprawa, nad którą na pewno wyborcy
Ci, którzy być może w pierwszej turze nie zagłosują na kandydata PiS, będą się zastanawiali również w kontekście postawy pana prezydenta Andrzeja Dudy w czasie pandemii COVID, kiedy pan prezydent ani razu nie wyraził swojego krytycznego stosunku wobec ograniczania wolności obywatelskich przez ówczesny rząd. Rozporządzeniami, co zresztą potem, jak stwierdziły sądy, było niekonstytucyjne, bezprawne. No znowu musimy odwołać się do pewnego systemu prawnego. Prawo własności jest świętym prawem własności. Swoboda, czy wolność w ogóle osobista jest podstawą demokracji. Podstawą jakby wolnego świata, wolnego państwa, wolnych ludzi. Natomiast żyjemy w społeczności. Żyjemy w państwie, które musi chronić również interesy ogółu. I tak było w przypadku chociażby gazoportu w Świnoujściu. To znaczy ta decyzja była podyktowana, oczywiście ona miała negatywny wpływ, na przykład dla właściciela tego fortu, o którym mówimy, fortu Gerharda, czy dla pewnej grupy ludzi, niedużej grupy ludzi, ale jednak miała dla niektórych mieszkańców negatywne skutki, bo nie mogli w sposób bezpośredni od razu dostać się na plażę, chociaż te plaże w Świnoujściu są i to nie jest jedyna plaża. I ja jestem ostatnią osobą, żeby powiedzieć, że to była decyzja, która przyszła mi do od tak. Natomiast trzeba, wtedy kiedy sprawuje się różne urzędy, ja miałem ten wielki honor, przyjemność, zaszczyt sprawować Urząd Wojewody Zachodniopomorskiego w szalenie trudnym czasie odpowiedzialności. Wojna na Ukrainie i COVID-u. Trzeba brać na siebie odpowiedzialność. I czasami trzeba podejmować również takie decyzje, które wiążą się z pewnymi nałożeniem pewnych ograniczeń. I na pewno zgodzę się w jednym z panem, że trzeba to robić niezwykle ostrożnie i w dialogu z ludźmi. Ja w Świnoujściu, to też może pan tam pojechać. Byłem na takich spotkaniach, było kilkadziesiąt, 150 osób. Wszyscy byli przeciwko temu z oczywistych powodów, dlatego że dla nich to były utrudnienia. Ja tych ludzi rozumiem. Natomiast z drugiej strony, ja jako człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego gazoportu, musiałem podjąć decyzję, która będzie decyzją odpowiedzialną. Odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Czas różnego rodzaju epidemii, czas wojen jest czasem ograniczania, niestety, czy nam się to podoba, czy nie, naszych swobód obywatelskich. Nawet z łamaniem prawa. No ale to chyba nie mówi panu o gazoporcie. Nie, mówię teraz o pandemii. To się cieszę. Ostatnia rzecz, panie pośle. Jak się panu podoba pomysł pana premiera Donalda Tuska, żeby zorganizować w Polsce Igrzyska Olimpijskie? A pan Tusk ma znakomite pomysły. Problem ma z wdrażaniem tych pomysłów. To jest jakby klucz. Ale ja pytam o sam problemu. Pomysł teraz. Czy Polska, jeżeli Polska ma być państwem ambitnym, no to musi mieć również ambicje organizacji takiego wielkiego przedsięwzięcia na skalę światową, sportowego przedsięwzięcia, jaką są Igrzyska Olimpijskie. No, ja jakbym z założenia, no nie sposób to krytykować, zresztą o tym mówił wcześniejszy minister sportu, o tym mówił pan prezydent Andrzej Duda, zanim pan Donald Tusk wpadł na ten genialny pomysł. Tylko że wtedy, kiedy mówili to politycy z naszego obozu, no to była mowa o tym, że no, najpierw to uporządkujcie tutaj kwestie z chlebem, a Igrzyska przyjdą później. Ja stoję na stanowisku, że Polska musi mieć swoje ambicje w wielu wymiarach, gospodarczym, międzynarodowym, społecznym, bezpieczeństwa, sportowym. Bo to jest dzisiaj jedna z ważniejszych części naszego życia. Jeżeli zapytamy wielu Polaków, co jest najważniejsze w weekend, to pewnie może się okaże, że to jest właśnie mecz czy spotkanie właśnie jakieś sportowe. Nie przeceniałbym tego, a tego też nie można bagatelizować. Ja akurat mam to doświadczenie, że jako młody chłopak wiele lat grałem w piłkę, uprawiałem lekko atletykę. Dla mnie sport był zawsze bardzo ważną częścią mojego życia i dzisiaj niestety trochę się zaniedbałem przez jakby kwestie zawodowe, również osobiste. Pewnie trzeba będzie wrócić, bo za chwilę zdrowie też, czy organizm odpowie, że jednak trzeba coś robić więcej niż tylko siedzieć i tam przychodzić w ramach wykonywanych zadań. Ale dla mnie to jest bardzo ważna dziedzina. Jeszcze jedną rzecz, jeżeli mamy czas. No bo pan powie być może na dużych, że tak powiem, poziomie metafizyki. No, jak Baron Pierre de Coubertin wskrzeszał igrzyska i tworzył igrzyska nowożytne, no mało dzisiaj jak kto o tym pamięta. Znaczy on mówi o tej tężyźnie fizycznej, ale ona miała prowadzić także do pewnych przemyśleń, że tak powiem, intelektualnych, duchowych. Tak? Dzisiaj te igrzyska, no przykro to powiedzieć, patrząc również na te przypadki, gdzie mężczyźni walczą z kobietami i dostają medale olimpijskie, no to jest jakieś kuriozum, to jest jakieś wypaczenie tej idei. Zresztą zawodowi sportowcy, którzy tam uczestniczą, przecież idea igrzysk miała być zupełnie inna. Nie pośle, już mam pomysł na tytuł naszej rozmowy. Damy chyba taki: Zbigniew Bogucki popiera Donalda Tuska. Jeżeli pan chce, a jak mogę jeszcze jeden, to już jest pana, że tak powiem, tutaj decyzja. Natomiast to co do Donalda Tuska, muszę powiedzieć jeszcze jedno, mi się przypomina
jak obserwuję jego działalność od wielu, wielu już lat, pamięta pan taki kultowy polski film Rejs. I ona też taka jedna z ważniejszych scen tego filmu, gdzie tam bohater, tak zwany poetą, wchodzi i prowadzi taki intelektualny dialog i mówi, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywym. Takie założenie dosyć rozsądne. Donald Tusk przełamał to założenie. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię kłamstwa, jest zarówno twórcą, jak i tworzywym. Znaczy, z jednej strony jest nie zgłębioną skarbnicą, czy kopalnią kłamstw, a z drugiej strony jest chodzącym kłamstwem. Znaczy, wszystko, co, może nie wszystko, ale wiele rzeczy, które mówi Donald Tusk, jest kłamstwem. Kłamstwo stało się instrumentem polityki, niestety za szkodą dla naszych interesów. A żeby też stanąć w prawdzie, to do tego pierwszego wątku, który pan redaktor rozpoczął, mówiąc o tych stanowiskach, które miałem otrzymać, a wymienił pan jedno w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, to powiem panu jeszcze jedno. Ja zachęcam pana redaktora, a także tych, którzy oglądają, bo te moje oświadczenia są jawne. Kiedyś dzwonił do mnie dziennikarz z jednej stacji, który mówił, jak ja wiele zyskałem, kiedy zostałem wojewodą zachodniopomorskim. Mówił, że to przecież pana tutaj partia obsadziła, pan zyskał na tym i tak dalej. Oczywiście to dla mnie był wielki zaszczyt. Ale proszę sprawdzić moje oświadczenia majątkowe wtedy, kiedy byłem adwokatem i wykonywałem swój zawód. Jakie były moje dochody i sprawdzić, jakie były moje dochody wtedy, kiedy zostałem wojewodą. To jest mniej więcej 1/3. A to znaczy 1/3 dużo mniej zarabiałem jako wojewoda niż jako adwokat prowadzący swoją kancelarię. Nawet jeżeli odjąć ten udział, o którym pan mówił, z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Więc jeżeli stajemy w prawdzie, to wiele zawdzięczam moim rodzicom, mojej żonie, która ma olbrzymią cierpliwość i znosi wiele rzeczy, dlatego że mnie nie ma. Wiele zawdzięczam Prawu i Sprawiedliwości jako środowisku politycznemu, ale naprawdę, jeżeli ktoś będzie próbował wyprowadzać argumenty, że jestem jakimś nominatem partyjnym, to chociażby, jeżeli spojrzy się, z jakich miejsc startowałem do wyborów, to było 5. miejsce, zdobywałem te mandaty z dalszych miejsc, tak zwanych niemandatowych. Także myślę, że ta teza, która została przez pana postawiona na początku, zupełnie nieuprawniona. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. Pośle, to był program Warzecha Kontra, a moim gościem był poseł PiS, pan Zbigniew Bogucki, prawdziwy filozof polityki, proszę państwa. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.